ta nasza impreza nie mogła odbyć, nie mogliśmy się spotkać. Dzisiaj Stadion Narodowy, Warszawa to jedno. Serdecznie dziękuję. Właśnie za naszymi plecami widać stadion, który już na trwałe wpisał się w krajobraz Warszawy. Wbrew tym różnym złym głosom, stadion jest areną bardzo wielofunkcyjną. Niedawno wspólnie ze stadionem robiliśmy premierę filmu. Tym razem mamy atrakcje wodne, które na stadionie zagoszczą po raz pierwszy w takiej formule i mam nadzieję nie po raz ostatni. Ja mogę powiedzieć, że bardzo się z tego cieszę, że mamy bardzo dobrą współpracę z stadionem przy wielu projektach. To nie jest pewnie nasz ostatni wspólny projekt, ale również w ramach tego projektu mamy specjalną ofertę dla warszawiaków. Wszyscy, którzy zakupią bilety w kasach na tą imprezę, będą mogli skorzystać ze specjalnej zniżki 10% na kartę warszawiaka i kartę młodego warszawiaka. Będzie specjalna oferta dla szkół z 25% zniżką, a dodatkowo ponad 300 biletów na tą imprezę zostało przekazanych, trafi do warszawskich szkół, klubów sportowych, tak aby dzieciaki również mogły wziąć udział w tej wyjątkowej imprezie. I bardzo się cieszymy, że coraz więcej tak spektakularnych wydarzeń mamy w mieście i że nie jest ostatni taki szalony trochę projekt, który ze stadionem robimy. Dlatego zapowiadając pana Roberta powiedzieć, że nie ma windsurfingu, nie ma basenu bez wody. Nie byłoby tego wydarzenia bez państwa. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że będziemy razem wspólnie świętować te trzy dni na Narodowym. Proszę powiedzieć, to, jaki ten projekt ma dla państwa znaczenie, bo jest fantastycznie typowy. Szanowni Państwo, tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, Stadion Narodowy jest nierozerwalnie związany z Warszawą, a też nierozerwalnie związany z Warszawą od 127 lat są wodociągi warszawskie. Także ten projekt związany też bezpośrednio z wodą nie mógł się odbyć bez nas. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że możemy szczycić się tytułem oficjalnego dostawcy wody na to wydarzenie. To ta sama woda, która płynie w Państwa kranach każdego dnia. Codziennie jesteśmy obecni w życiu każdego z Państwa od wczesnych godzin porannych, kiedy puszczacie Państwo wodę, naszą bardzo dobrą wodę, żeby umyć zęby. Tak samo z nami każdy dzień kończycie. Stąd też nie wyobrażaliśmy sobie, aby nas na tej imprezie nie mogło zabraknąć. Największy w historii świata basen tej wielkości na Stadionie Narodowym Państwo organizują. 3 miliony litrów wody, którą tam dostarczymy. My też pod wieloma względami byliśmy pierwsi, uruchomiliśmy niektóre bardzo nowoczesne technologie. Jako pierwsi w tej części Europy dzięki temu dołączyliśmy do pozostałych europejskich stolic, w których można pić wodę prosto z kranu, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. A woda to nie tylko zdrowie, woda to nie tylko życie, ale także zabawa. Dobra zabawa, która już za 23 dni się uskuteczni na Stadionie Narodowym, także z naszym udziałem, za co bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy Państwa w imieniu także Wodociągu Warszawskiego.